Krzysztof Gawin. Krystian Błank. A to jest oczywiście kolejny odcinek na gorąco. Bardzo radosny odcinek, bo Bytowia wygrywa i to aż 4-0. Wcześniej nie udało się w tym roku nawet prowadzić jedną bramką, więcej niż jedną bramką. Dzisiaj 4-0, no coś nieprawdopodobnego stało się chyba w Bytowie. No tak, co więcej, Bytowia nie prowadziła po pierwszej połowie 3-0 od 6 maja 2016 roku, czyli od meczu z Zagłębiem Sosnowiec, także to jest bardzo, bardzo długi okres. Rok i miesiąc minął od tego czasu niemalże, nawet ponad rok i miesiąc, także no długo czekaliśmy na tak wysokie zwycięstwo Drutek z Bytowi, no i, ale chyba było warto czekać, no naprawdę dzisiaj takie emocje, dzisiaj takie historie, taką historię namalował ten mecz, taką piękną historię też, ciekawe zwroty akcji, takie... O tym jeszcze zaraz. Tak, jak to się mówi, plot twisty tutaj nam były wprowadzone, no ale takie coś się ceni, takie coś jest fajne w spotkaniach i takie mecze się dobrze ogląda, z taką dramaturgią i z takimi zmianami, z takimi, bym powiedział, dla niektórych nieszczęściami, a dla niektórych radościami. Taki mecz pełen szczęścia, mecz pełen smutku dla niektórych. Ale tutaj, co wydarzyło się przy stałych fragmentach gry, jeśli chodzi o Radomiak, no to to jest katastrofa, no bo pierwszy gol zupełnie niekryty Fran González, który tak naprawdę mógł zrobić co sobie chciał z tą piłką, to jest rzut wolny 1-0. Potem jest szansa, prawie gol samobójczy przy pierwszym rzucie rocznym Kamińskiego. Potem znowu dwa dośrodkowania Kamyka i dwie bramki. No to, co robiła defensywa Radomiaka przy stałych fragmentach gry, no to naprawdę fatalnie się zachowywali. No tak, zgadzam się. Tutaj trener Podoliński musi swoim zawodnikom coś podpowiedzieć, aby no w meczu rewanżowym, mimo wszystko, że to spotkanie jest wygrane 4-0, no to aby w drugim meczu w taki prosty sposób nie tracili bramek po stałych fragmentach gry. No bo to jest, no to są, tak to wyglądało, że jakby Radomiak nie ćwiczył tego nigdy na treningach, nigdy nie ćwiczyłby z tego fragmentu gry na treningach. W tak prosty sposób Bytowia te gole zdobywała. A Bytowia nie szedłbym za trenera Waldemara Walkusza. Tak, właśnie, stara szkoła, jak mówiłeś na konferencji prasowej, zapytałeś się trenera Stawskiego o to, czy dzwonił przed meczem do Adriana do Waldemara Walkusza. Powiedział, że nie, ale no to tak widać, że to jest taka stara szkoła. Tego. Szkoła, tak jest. Tak, tutaj te inspiracja, można powiedzieć, Waldemarem Walkuszem gdzieś była widoczna. Natomiast no, niewątpliwie trzeba było też umieć te fragmenty gry wykorzystać. To nie jest tak, że Radomiak sam sobie strzelał gole. To też tak się nie da. Blisko przy tym pierwszym rzucie rocznym. No tak, ale dzisiaj to była bardzo skuteczna, bardzo nie potrzebowała może zbyt wielu akcji, żeby bramki 4 zdobyć, bo to jest naprawdę taki wynik, który no nie zdarza się często, szczególnie w ostatnim czasie. No nie o taką stawkę, prawda? Tak, tutaj naprawdę to był bardzo ważny mecz, ale też Bytowia potrafi się spinać na takie spotkania, co pokazała chociażby dzisiaj, co pokazywała tymi meczami w Pucharze Polski, no może poza ostatnim meczem z Arką Gdynia, kiedy no troszeczkę mieliśmy zastrzeżenia do tego, jak wtedy Bytowia zagrała, no ale poza tym no to te ważne mecze to jest naprawdę wysoki poziom i to jest, no za to się chwali, to się ceni. No przydałoby się to też w meczach o nieco mniejszą stawkę, w takich szeregowych meczach o 3 punkty, możemy powiedzieć. Wtedy nie przeżywalibyśmy takich chwil dzisiaj. No ale cóż, właściwie krok milowy został zrobiony do tego, aby utrzymać się na zapleczu Ekstraklasy. Trzeba, no powiem, to dopełnić formalności chyba tylko w Radomiu, no bo wątpię, żeby Bytowia no, przegrała 0-5, przepraszam, w meczu rewanżowym. Ja się wrócę do samego meczu, bo stałe fragmenty ok, ale cieszę też wreszcie jakiś taki w tym meczu gol z gry, prawda? Bo Janusz Surdykowski, no i właśnie, Janusz Surdykowski, no to jest zawodnik, bez którego, no tak to może być, to utrzymania by nie było. No tak, odkąd Janusz Surdykowski pojawił się, odkąd wrócił do gry, wrócił do formy i też on właściwie od początku czasu, kiedy on wrócił do gry, to naprawdę... zaczął ciągnąć ten zespół troszeczkę, szczególnie grę ofensywną. To jest zawodnik, który w ostatnich kilku spotkaniach zdobył 8 goli bodajże, także to jest wynik naprawdę dobry. Taki, którym może się pochwalić napastnik. Co prawda pierwszą część sezonu może nie miał najlepszą Janusz Surdykowski, no ale teraz ten zespół ciągnie, tak jak to było przez poprzednich sezonach. No i to się też ceni, że właśnie Surdyk do tej formy wrócił i wrócił w takim momencie, wrócił, kiedy Bytowia go naprawdę potrzebowała i kiedy potrzebowała właśnie napastnika. Mówiłeś o ciekawych historiach, no i z pewnością ciekawa historia wydarzyła się z bramkarzami, bo powiem paradoks, prawda, że wchodzi w trzeci bramkarz już tam w 60 którejś tam minucie, no od czego to się zaczęło? Gerard Bieszczad, bierze ślub,
szansę dostaje więc Michał Szuramnik, który się przygotowuje, tak, bo jest wystawiany w rezerwach, żeby ten rytm meczowy złapał. Broni momentami naprawdę świetnie, bo gdyby nie te dwie interwencje z początku drugiej połowy Szuramnika, to mogłoby być naprawdę jeszcze różnie, tak? I ten wynik na pewno nie byłby taki zadowalający, jak jest. I no i wiadomo, Mateusz Oszmaniec, no tutaj naprawdę piękna historia tutaj się wydarzyła, że zawodnik, który nie grał tak długo, bo przecież ostatnie minuty, to są 3 minuty, tak, to jest 12 sierpnia 2016 roku, no to jest coś nieprawdopodobne, 15, tak? 15, tak, 15. Albo 12, albo 13. Ale 15 2015 tak, rok, prawda? Tak, 15 roku, ale 12 sierpnia, tak? 12 sierpnia, tak, no to coś nieprawdopodobnego, że po takim czasie no, Mateusz wraca do bramki. Jakoś specjalnie nie musi się wykazać swoimi interwencjami, ale wszystko pewnie jak po wejściu Oszmana. Tak, duży zasięg miał Oszmaniec przy tych wyjściach, to na pewno na plus w jego występie. Też nie miał większego problemu z wykopami piłki, ale no, nie, były trochę niedokładne tego wykopy. Chyba największy problem miał Oszmaniec na samym początku, kiedy go załapał piłkę. Kiedy ale mówił, że to taki kłopot naszej murawy. Tak go zaskoczyła. Tak. A tak poza tym Oszmaniec, nie można mieć do niego zastrzeżeń. Ważne, żeby tobie zachowała to czyste konto. No i że utrzymała ten właśnie bilans z tyłu na zero, bo to jest ważne, bo to jest ważne w takich meczach, kiedy są dwa spotkania, to też mogłoby wlać nieco więcej nadziei. Teraz Omar Monterdy krzyczył na gorąco. Ale właśnie mówię, że to takie coś wlałoby więcej nadziei może w serca kibiców, czy też piłkarzy Radomiaka przed meczem rewanżowym, bo zawsze taka bramka na wyjeździe daje taki impuls, że coś można zmienić, coś można jeszcze w drugim meczu ugrać. A też dzisiaj bardzo zdenerwowani na swoich piłkarzy byli kibice Radomiaka. No to mało powiedziane chyba. No tak, może można powiedzieć w takich delikatnych słowach, ale niewiele brakowała klatka, by się tutaj nam rozpadła. Na tym naszym stadionie. Z jednej strony rozumiem, że to są duże emocje, ale no też nie dziwię się, że zespół, który przyjeżdża, gra się awans i dostaje czwórkę no w marnym stylu i traci 3 bramki ze całej fermentą gry, no to nie powinno się zdarzyć. No tak, ale nie wiem, czy to jest zasadne akurat, aby tak... No tak, oczywiście, no nie popadajmy ze skrajności w skrajność. No tak, oczywiście, no się piłkarzom Radomiaka należały się taka bura, można powiedzieć, od kibiców za to, co zrobili dzisiaj, natomiast czy aż taka polemizowałbym troszeczkę z tym. Bo no jednak Radomiak wywalczył te baraże, no to nie można powiedzieć, że to nie oni są zespołem, który spada z ligi, tylko oni mieli szansę awansować do ligi wyżej. Radomiak mógł, my musieliśmy, prawda? To tak no, było. No dokładnie, no ja rozumiem, gdyby to była sytuacja odwrotna, ale no tutaj no troszeczkę tak bym proponował pohamować nerwy kibiców Radomiaka. No ale takie prawo kibiców tutaj nie ma co mówić, nie ma co... Nie ma co też aż takich krytykować, natomiast no nieco za bardzo ich nerwy poniosły, mi się wydaje, w tym wypadku. No ale Radomiak jedzie do domu bardzo, myślę, smutny, a Bytowia zostawia u siebie 3 punkty, chciałem znowu powiedzieć 3 punkty, ale zostawia u siebie zwycięstwo. Zwycięstwo i bardzo dużą, ogromną, bym powiedział, zaliczkę przed meczem w Radomiu. Mnie też ciekawi, kto wyjdzie w Radomiu jako na pozycji golkipera, bo tutaj chyba możemy spodziewać się tak naprawdę każdego wariantu, kto wie, no ale też myślę, że tutaj to jest dobry moment, będzie, mam nadzieję, lepszy za tydzień, ale to jak odbudował zespół ten Alian Sawski w kluczowym momencie, no to jest naprawdę szapoba, bo to jak wykaraskaliśmy się no, z tego wielkiego dołku, tak, wielkiego, no to nie ma co się ukrywać, to już był taki moment, że no niewielu wierzyło, no nie oszukujmy się, tak, no a to się udało. I to jak naprawdę gramy w tych meczach za kadencję Stawskiego, no tutaj wielkie brawa dla szkoleniowca. Tak, a my nawet powoli traciliśmy nadzieję w to, że to się jeszcze uda, że to się gdzieś uda jeszcze uratować. Może natomiast... byłeś bardziej sceptyczny. Teraz nie będziesz wypominał, kto był bardziej sceptyczny. No być może tak, bo to było... No nie wyglądało. Ja się nie dziwię, że byłeś sceptyczny, no bo były ku temu powody po prostu. No nie, bo nie wyglądało, ta gra też nie wyglądała tak... Na tyle optymistycznie, żeby można było myśleć o tym, ale że... Też, czy wyglądała źle? W niektórych meczach, na pewno. Na pewno były takie mecze, w których Bytowia no, grała kiepsko. Była zdominowana. No, podałbym tutaj przykład meczu z GKS-em, tego pierwszego meczu akurat Adriana Stawskiego, ale też można powiedzieć, że to był mecz taki na przetarcie nowego trenera. Też można tak, o tym tak mówić, ale tam Bytowia naprawdę zagrała chyba najgorszy mecz w
tym roku, mi się wydaje. No jeszcze niektórzy mówią, że w Suwałkach to też wyglądało słabo. No tak, ale w Suwałkach to jakoś trudno mi oceniać, bo tam mnie nie było akurat na tym meczu, także nie wypowiem się jakoś za bardzo o tym spotkaniu. Natomiast ważne, że to się udało odbudować. No tutaj już nie oceniajmy tego, jak to było, jak to wyglądało gdzieś wcześniej, jakie to były słabe mecze, jak my słabo graliśmy. Ważne jest to, co jest tutaj teraz, czyli to zwycięstwo 4-0. Niemalże już pewne utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy. To, że się udało wywalczyć te baraże, to, że się udało wygrać to dzisiejsze spotkanie. I to jest ważne, a nie jest ważne to, że my tam przegraliśmy wcześniejsze spotkania. No bo cóż, no bo sezon już minął. Sezon skończył się tydzień temu, a dzisiaj gramy jakby taką dogrywkę do sezonu. I tutaj się udało być lepszym od Radomiaka, no i też myślę, że no za tydzień po prostu, tak jak wspominałem wcześniej, dopełnię formalności, to już będzie tylko takie, taka już... Zabiorę ci mikrofon, bo tak nie możesz dokończyć, ja chciałem ci powiedzieć, że to już była dobra puenta i chyba na tym zakończymy, bo jest na pewno radość. Myślę, że w przyszłym sezonie też będziemy oglądali ten napis Najspiesza Liga. Tak jest, tak. Do tego już prawie już jesteśmy. Już niewiele już brakuje. Malusieńki kroczek brakuje do tego. Tak jest, dopełnić formalności, to jest zadanie. I też żebyśmy tak się zbytnio nie zgubili tej swojej pewności siebie, ale też żebyśmy jej nad wyraz nie mieli, prawda? Bo to nie jest potrafi być zgubne, ale też... Myślę, że zaliczka 4-0 no, już jest tak wysoka, że no, trudno będzie, naprawdę bardzo trudno Radomiakowi odrobić taką zaliczkę. No. To nie jest FC Barcelona w meczu z PSG, żeby odrobić taką zaliczkę z pierwszego spotkania, taką stratę. No akurat Radomiaka do Barcelony bym aż nie porównywał, także myślę, że raczej to się Radomiakowi nie uda. No to walczymy też o zwycięstwo, żeby tak jeszcze fajnie zakończyć ten sezon. Taką miłą puentą na koniec. Tak jest. Dziękuję Państwu. Przemysław Gawin. Krystian Błank. A to był kolejny odcinek na gorąco. Bardzo wesoły odcinek po wygranej aż 4-0.